Jerzy Kulej. Jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy w historii. Dwukrotny mistrz olimpijski. Trzykrotny medalista mistrzostw europejskich. Ośmiokrotny mistrz polski. Jego bilans amatorskich walk to aż 317 wygranych, 25 przegranych oraz 6 remisów. Warto dodać, że Jerzy, jako jedyny polski pięściarz, nigdy nie leżał na deskach ringu. Jerzy Kulej urodził się 14 października 1940 roku w Częstochowie. Był jedynakiem, wychowywanym samotnie przez matkę. W dzieciństwie często uciekał ze szkoły oraz chuliganił. Mając 12 lat, zapragnął trenować boks. Udał się do pobliskiego klubu Start Częstochowa. Niestety trener oznajmił mu, iż jest zbyt wątły do uprawiania tej dyscypliny, jednak zaproponował chłopcu powrót za parę lat na salkę, gdy tylko zmężnieje. Kulej, który przez okres czterech lat uporządkował swoje życie oraz nabrał masy, wrócił na salę treningową. Trener Wincenty Szyński, widząc jego gotowość do walki, wziął go pod swoje skrzydła. Jerzy Kulej już dwa lata później zadebiutował w reprezentacji Polski, której trenerem był legendarny Felix Stam. Jego kariera nabierała rozpędu, a na Mistrzostwach Polski Juniorów w 1958 roku został uznany za najlepszego zawodnika imprezy. Pięściarz, który szedł jak burza, w wieku 19 lat zdecydował się na przejście do klubu Gwardia Warszawa, z którym był związany do końca kariery. Kulej po pierwsze olimpijskie złoto sięgnął w 1964 roku, wygrywając finałową walkę z Rosjaninem Eugeniuszem Frotowym. Jurek, który wychodząc do walki finałowej, nie był zbyt pewny siebie. Wspominał, że bolały go kości, mięśnie miał jak zwaty oraz posiadał tak liczne guzy na głowie, że nie sposób było się uczesać. Jednak dzięki rozmowie z trenerem, pięściarz odzyskał spokój ducha, po czym wyboksował rywala. Pięściarz po powrocie do ojczyzny musiał wrócić do pracy w milicji, w której służył od 1962 roku. Kariera boksera do 1968 roku to niekończące się pasmo sukcesów. Jednak niewiele brakowało, a Jerzy na Olimpiadę w 1968 roku nigdy by nie dotarł. Problemy pięściarza zaczęły się w Ciechocinku. Paradoksalnie zawodnicy mieli w tym miejscu zregenerować siły przed Olimpiadą i odpocząć od treningów. Jerzy, który uwielbiał szybką jazdę samochodami, wsiadł do swojego Mercedesa wraz z innym polskim pięściarzem. Lucjanem Trelą. Jurek, który rozpędził samochód na prostej drodze, zobaczył wychodzącą na ulicę dziewczynkę. Kulej, krótko myśląc, skręcił kierownicą ostro w lewą stronę, po czym zatrzymał swój samochód. A dokładnie zatrzymał go na drzewie. Pięściarz, który w wieku 28 lat uniknął śmierci, przeszedł ciężką operację. Kulej, ze względu na swój stan zdrowia, został również wykreślony z kadry olimpijskiej. Gdy po 10 dniach lekarze usunęli większość szwów, Jurek napisał list do Włodzimierza Reczka, w którym prosił o przywrócenie do kadry oraz o obietnicę opłacenia wszystkich kosztów z tym związanych. Pięściarz ku zdziwieniu został przywrócony do kadry olimpijskiej. Jerzy Kulej nie na długo nacieszył się powrotem do kadry. Pewnego wieczoru, wracając z imprezy w jednej z zakopiańskich restauracji, pięściarz pobił kilku miejscowych górali, którzy stanęli na jego drodze. Do bijatyki dołączyła również milicja, która zaatakowała pięściarza pałkami. Awantura, która miała miejsce pod komisariatem, przeniosła się do środka budynku. Pięściarz po wtargnięciu do środka znokautował czterech milicjantów, przy czym cały czas był niemiłosiernie bity przez innych oficerów. Kulej w ferworze walki. Wyszarpał jednemu z milicjantów pistolet, a następnie wycelował w pozostałych awanturników. Oficerowie w końcu pozwolili pieściarzowi opuścić ich budynek, jednak ten incydent nie mógł pozostać niezauważonym. Kulejowi groziło dyscyplinarne zwolnienie z pracy, wykreślenie skadry olimpijskiej oraz więzienie. Pięściarz po długich negocjacjach dostał wilczy bilet. Pięściarz może jechać na Olimpiadę, jednak pod jednym warunkiem. Musi przywieść ze sobą złoto, inaczej grozi mu więzienie. Kulej postawił wszystko na jedną kartę. Wyruszył na olimpiadę w Meksyku tylko w jednym celu: Zdobycie mistrzostwa świata. Jurek, który wygrywał wszystkie walki jedna po drugiej, w finale zmierzył się z Kubańczykiem, którego po morderczej walce wyboksował 3 do dwóch, dzięki czemu mógł spokojnie wrócić do kraju. Jerzy kulej po tym jak stał się podwójnym mistrzem olimpijskim, ogłosił zakończenie kariery. Wielu ludzi było zszokowanych, jednak decyzja była niepodważalna. Jerzy w kolejnych latach odszedł z milicji, ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego, a następnie rozpoczął pracę jako nauczyciel oraz trener boksu. Jerzy Kulej pod koniec życia brał czynny udział w organizowaniu zawodów pięściarskich oraz w komentowaniu walk. W ostatnich miesiącach życia zmagał się z chorobą nowotworową. Był jednym z najbardziej utalentowanych polskich pięściarzy. Zmarł 13 lipca 2012 roku w wieku 72 lat.